O, dzisiaj 16 dzień stycznia, po takim małym spacerku w lesie. No i cóż, no skoro 16 dzień stycznia, to właśnie przypomniało mi się, że przecież jutro 17, czyli w moim rodzinnym mieście Skarżysku, święto wszystkich komuchów. Nie wiem, czy zbiorą się na ulicy 17 stycznia i będą, nie wiem, tańczyć, palić świeczki, krzyczeć wolne sądy. No ale na pewno będą świętować, że ta ulica pozostała w Skarżysku z takim tam lekkim dopiskiem, że niby nic się nie działo, że tam niby coś pod Jużą, a przecież wszyscy wiedzą, że 17 dzień stycznia to dla Skarżyska przejście z okupacji niemieckiej, hitlerowskiej na sowiecką. No i tak to właśnie wyglądało. No i cóż, no wstyd chyba dla tego miasta, no ale musimy jakoś z tym żyć, no i z tym walczyć. No ja tak myślę, że żeby jakoś z tym zawalczyć, no to pomiędzy tym świętem komuchów 17 dniem stycznia, a następnym, a jakie jest następne święto komuchów? No oczywiście 22 dzień lipca, czyli rocznica ogłoszenia manifestu PKWN. Czyli pomiędzy tymi dwoma datami mamy takie piękne święto 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli tych, którzy 17 stycznia, czy tam inne daty w zależności od regionów kraju, nie poddali się, tylko walczyli dalej z sowiecką okupacją. Często ginęli, ale raczej się nie poddawali. Także ja bym chciał ich jakoś uczcić. No i cóż, no jako że wiosna się zbliża, no ja też jakoś tam aktywność fizyczną podejmuję, to myślę, że najłatwiej to będzie zrobić po prostu pompki. No jakoś tam dla swojego ciała będzie to dobrze. No i też jakoś można w ten sposób ten hołd oddać. No jakby to wyglądało? No jutro mamy 17 dzień stycznia, czyli od 17 stycznia do 2 lutego codziennie robimy po 17 pompek. Od dnia 3 lutego dodajemy po jednej, czyli 3 18, później 19. No i 1 marca, w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, będzie to 45, czyli niedużo. No to po prostu tak, żeby tylko zadbać o sprawność fizyczną. No i cóż, no ja bym zaprosił kilku kolegów do tej zabawy. Każdy może to udostępnić, dołączyć się. No ja tam pewnie nie wszystkich oznaczę, nie znam możliwości wszystkich, ale myślę, że te 17 pompek i później tam po tych kilkunastu dniach zwiększanie tego, to nie jest jakaś tam wielka rzecz. No cóż, no, jeśli chodzi o samo to, w cudzysłowie, wyzwolenie Skarżyska, no to każdy wie, jak wyglądało. Mniej więcej wyglądało to tak, znaczy może nie tak, jak powiedział ostatnio pan Czarzasty, że to nas wyzwalali, tylko mniej więcej wyglądało to tak, że oni tam sobie szli od wschodu, zajęli nasze ziemie sprzed wybuchu II wojny. No i tak, we Lwowie zgwałcili, w Lublinie ukradli, w Warszawie coś tam spalili jeszcze, co tam Niemcy nie zdążyli, pewnie też nakradli, jeśli coś się dało. No i niektórzy doszli do Berlina, a niektórzy na Wale Pomorskim na przykład zginęli, czy tam gdzieś wcześniej. No i dzięki temu, że zginęli, teraz są wielkimi obrońcami naszej ojczyzny, wyzwolicielami i zapomina się, co robili wcześniej. No, także żadne to było bohaterstwo, po prostu iść przed siebie i palić, gwałcić i rabować. O, akurat przedstawiciele dzisiejszej lewicy i tego szeroko pojętego neokomunizmu myślą inaczej. No i chyba tak myśleli też radni Skarżyska, którzy myśleli, że jak sobie tam dodadzą jakieś tam jeszcze do tego jakieś inne wydarzenie czy coś, to mieszkańcy zapomną i będziemy świętować rocznicę bitwy pod Jużą. Pewnie jakby tak spytać tych radnych, to nawet by nie wiedzieli, kto tam dowodził, ani jakie tam były proporcje walki. W ogóle nawet pewnie by nie wiedzieli, kto zwyciężył. No ale przegłosowali, bo ludziom się dowodów nie chciało zmieniać. No ale dobra, nie będę przedłużał. No, radnych i w ogóle mamy takich, jakich mamy, z tego wynika, którzy to przegłosowali. No ale jako, że mamy 16 dzień stycznia, no te pompki od jutra, no ale skoro ja zacząłem, no to już dzisiaj może spróbuję, no zobaczę, no chyba dam radę, nie? Nie wiem, oprę tutaj, bo jestem w lesie. Jakby nie było widać, no to znaczy, że nie widać. O, tutaj wacenty. Czekaj, Wacusiu. Opa, opa. I zrobimy
20 zrobiłem, ale to specjalnie 20, bo jestem z pieskami. O, pieski widać. To dwa dla Feli, bo mi pomaga, jedna pompka dla Wacka. To tak jakby one to zrobiły, a ja 17, także one zawsze ze mną biegają. No i cóż, no ja za chwilę wrzucę, to kilka osób oznaczę, a co do jutrzejszego dnia, normalne osoby nie świętują. Reszta idzie na ulicę 17 stycznia i krzyczy wolne sądy. A co ja krzyczę? Precz z komuną i chwała żołnierzom wyklętym. Dzięki, na razie.